Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, amerykański komunizm osiąga szczyt. Lata temu zostało ustanowione, że w zasadzie więźniowie muszą pracować, dostawać dobre wynagrodzenie. Było ustanowione, że zasiłek musi być dawany niezależnie od tego, czy ci ludzie chcą pracować, czy nie. No, po prostu nie mogą być zmuszani do pracy. No, a teraz się okazuje, że lekarze w szpitalach katolickich, jeżeli nie będą pracowali i odmówią pracy, odmówią skrobanek albo operacji zmiany przyrodzenia, będą wysyłani do Auschwitz. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach, filmikach, bardzo często zdemonetyzowanych. No, jest taki zakon, The Little Sisters of the Poor, czyli siostrzyczki biednych. No i to parę lat temu za Obamy, no to był wielki szum. To Obama po prostu ścigał te biedne siostry zakonne za to, że one się nie zgadzały. No, był ten tak zwany Obamacare. Obamacare, co to jest? No, to nie jest żadna opieka Obamy. To jest coś takiego, że po prostu zmusza ludzi do wykupywania ubezpieczenia. Jak ktoś nie wykupił ubezpieczenia, nawet takiego minimalnego, no to był karany podatkami, znaczy jak pracował. No bo jak nie pracował, to nie było go jak karać, a ci, co nie pracowali, no to bardzo często dostawali właśnie subsydiowane ubezpieczenie medyczne, tak? Także że Obama rozdawał biednym, zabierał bogatym, no a jak siostry katolickie nie chciały dawać pieniędzy na środki antykoncepcyjne, nie chciały przeprowadzać skrobanek we własnym szpitalu, no to były ścigane. Do tej pory są one ścigane. Także ta jest wojna. Jest w zasadzie wojna tych komunistów, jest wojna socjalistów, jest wojna tych, w Ameryce ich nazywają progresyw, czyli postępowi. No ale to oni nie są postępowi. Oni to jest po prostu antydemokratyczna banda, która po prostu chce zmusić siłą. Kijem i pałką chce wszystkich zmusić innych. Zasada różnorodności, zasada pluralizmu kompletnie nie ma racji bytu dzisiaj w komunistycznej partii demokratów. No ostatnio jest następna sytuacja, kiedy Sojusz Franciszkański no ma duże problemy. Była sprawa w 5. sądzie okręgowym. No i Sojusz Franciszkański, no to jest cała grupa szpitali w Indianie. To jest system szpitali katolickich i to jest prowadzone przez siostry Franciszka Nieustannej Adoracji. No, po polsku, no to trzeba pamiętać, mało kto zwraca na to uwagę, ale mówi się siostro, no dlatego, że tam przed I wojną światową na całym świecie nie było zawodowych pielęgniarek. Większość pielęgniarek, no to były właśnie siostry zakonne, które poświęcały swoje życie na to, żeby pomagać ludziom. No i teraz w Ameryce jeszcze do tej pory jest ta tradycja, że te szpitale są prowadzone. No ale co rząd komunistyczny robi? No rząd komunistyczny robi, oskarżył ich w 2016 roku, oskarżył ich o to, że ten Obamacare, czyli ta opieka Obamy, no to jest taka klauzula przeciwko dyskryminacji. No i klauzula przeciwko dyskryminacji wymaga tego, żeby lekarze wykonywali skrobanki, no i operacje dla transwestytów, a jeżeli nie będą tego robili, no to będą oskarżeni właśnie o dyskryminację płciową. Oryginalnie ta dyskryminacja płciowa, no to polegała na tym, żeby nie traktować inaczej kobiety niż
niż mężczyzny, a teraz komuniści mówią, że jeżeli chłopak chce być dziewczyną, a dziewczyna chce być chłopakiem, no to jeżeli religijne przekonania są takie, że lekarz nie chce tego zrobić, no to on ma być wysyłany do Auschwitz. No oczywiście to jest przenośnia. Auschwitz w Ameryce na razie jeszcze nie ma. No może się okazać, że będzie jakaś inna. No ale to idzie wszystko w tym kierunku. Po prostu komuniści kijem chcą wprowadzić kontrolę. Konkretnie to ci komuniści, ci debile prawniczy, oni argumentują, że prawo tego wymaga. Prawo tego wymaga, że ma być równość. No i teraz ci prawnicy komunistyczni w tej swojej, no nie wiem jak to określić, ale w tym swoim stanie umysłu, w stanie tego obłąkania lewackiego, oni mówią, że jeżeli chora kobieta, jeżeli kobieta z chorą macicą przychodzi i lekarz usuwa chorą macicę, to w ramach równości, jeżeli dziewczynka czy kobieta przyjdzie ze zdrową macicą, no to w ramach równości ten lekarz ma usunąć zdrową macicę. Tylko dlatego, że ta osoba ginekologicznie, można powiedzieć, kobieta chce być mężczyzną. No i tu jest właśnie ten obłęd. To jest ten obłęd lewactwa amerykańskiego. Oni w ten sposób argumentują. To jest po prostu nie do pomyślenia, żeby sędziowie, żeby Ministerstwo Sprawiedliwości, żeby prokuratorzy w ten sposób argumentowali w sądzie. Usuwanie zdrowej macicy jest takie same, musi być takie same jak usuwanie chorej macicy. No to cały ten sojusz franciszkański, no oni nie zgadzali się, odwołali się. Pomagała im druga grupa, Stowarzyszenie Chrześcijańskich Lekarzy i Dentystów. No i oni powiedzieli, że jest ustawa odnowienia wolności religijnych. Jest taka grupa, jest taki fundusz Becketa dla wolności religijnej. No i oni poszli do sądu reprezentować te siostrzyczki biednych. Pierwszy sąd powiedział, że tak, że nie mogą być ścigane, nie mogą być karane, nie może być nic robione przeciwko niemu. Później to poszło znowu do piątego sądu w piątym okręgu, no i oni tam uzyskali wyrok ostateczny, już miał być niepodważalny, co komuniści zrobili, no administracja Bidena odwołuje się, no i komuniści w rządzie Bidena mówią, że tam to jest w zasadzie tylko takie hipotetyczne zmuszanie, że oni nie robiliby tego i każda sytuacja, która jest związana z tym ustawą odnowienia wolności religijnej, no to musi być rozpatrywana jedna za drugim, w każdym wypadku jakoś osobno. No, czyli oni argumentują to, że każda prokuratora w każdym stanie, w każdym mieście będzie mogła ścigać jakieś tam indywidualne organizacje czy małe szpitale, czyli zastraszyć, tak? To jest klasyczna metoda komunistów, zastraszania na takim niskim poziomie, gdzie ci ludzie po prostu, czy te szpitale, czy organizacje nie mają pieniędzy, żeby się bronić. No i finansowo ich po prostu komuniści chcą zniszczyć.
No ale ci lekarze religijni, no to twierdzą, że muszą się jakoś zjednoczyć, że to nie ma, nie powinno to działać tak, żeby za każdym razem prokurator gdziekolwiek musi to być na poziomie jakimś takim federalnym. No i teraz pytanie jest, dlaczego administracja Bidena się odwołuje? No, administracja komunistyczna, administracja Bidena, no to mówi, że oni nie starali się zmusić niczego do robienia czegokolwiek, no ale jednak kiedy sędzia spytał się rządu, prawników rządu Bidena, czy mogą obiecać, że w każdym wypadku oskarżeni nigdy nie będzie takiej możliwości, że zostaną skazani, tylko dlatego, że odmawiają wykonania operacji zmiany płci, albo że odmawiają skrobanek. No i jaka była odpowiedzialność rządowego prawnika komunisty? No była, on powiedział, że nie mają się co martwić, ale że to jest wszystko, musi być bazowane na konkretnych, na takich betonowych faktach, ale jednak rząd ogólnie rezerwuje sobie prawo do tego, żeby jednak, czyli tą konkretną organizację wycofali się, no ale mają prawo do innych organizacji, czyli to są po prostu komunistyczne triki, także, że mogą ścigać, prywatni pacjenci mogą ścigać, także, że i państwo, i jacyś złośliwi ludzie mogą zniszczyć finansowo i legalnie katolickie kościoły. Cały ten sojusz franciszkański, no mówili też, bo była inna taka sytuacja, kiedy katolickie plan ubezpieczeniowy odmówił zapłacenia za operację usunięcia piersi dziewczynki, no i odmówił zapłacenia za zrobienie po prostu płaskiej piersi takiej męskiej, tak, także z dziewczynki miał zrobić się chłopiec. Ta antykultura komunistyczna, no to ona nie odejdzie, oni sobie nie odpuszczą, oni po prostu będą atakowali, no i cały naród jest wystawiony na te nieustanne, na tą nieustanną walkę. Oni muszą zniszczyć, oni chcą zniszczyć religię, oni chcą zniszczyć rodzinę, oni chcą zniszczyć moralność, oni chcą zniszczyć to, co jest dobre i niedobre. Chcą wszystko to rozmawiać. Oni po prostu, zasada pluralizmu, zasada różnorodności jest dla nich nieznana. Oni nie znają dialogu. Dla lewactwa, dla komunistów to jest po prostu jedna partia, jedynie słuszna partia. No i prędzej czy później właśnie przychodzą. Przychodzi Auschwitz, przychodzi Lublianka, przychodzą gułagi. Oni tylko wiedzą najlepiej i z nikim nie rozmawiają. A kto jest przeciwko, to trzeba ich po prostu zatłuc. Te odwołania rządowe, no pokazują, jak krwawe myśli mają ci wszyscy urzędnicy, ci wszyscy ludzie, którzy pracują za podatki podatnika. Także to jest ciężkie do wyobrażenia sobie, ale to jest taki następny przypadek, jest dla odmiany w Michigan. Religijne siostry łaski tak samo są ścigane za podobne rzeczy. Rząd komunistyczny amerykański, no to spędził lata, żeby wcisnąć ten cały plan skrobanek i planów antykoncepcyjnych do
do planów oferowanych przez siostry, siostrzyczki biednych. Także to nikt nie jest zaskoczony, że Biden to wszystko kontynuuje. No i nikt nie jest zaskoczony, że ci franciszkanie, ten sojusz franciszkański również ma wielkie problemy. No ale jak tak poważnie się zastanowić, no to dlaczego nie zostawić tych sióstr zakonnych w spokoju? Stalin po prostu je wybijał, tak? Stalin ich wybijał, a Biden, Obama, Clintony i te wszystkie inne Sandersy, Piaseckie, no to oni po prostu chcą ich wycieńczyć psychicznie, wycieńczyć fizycznie, wycieńczyć finansowo. Także też troszeczkę jeszcze bez strzelania w głowę, bez wysyłania do Auschwitz, no ale to już nie jest w sumie daleko. Takie rządowe zorganizowane ściganie, można powiedzieć, no to jest nie do uwierzenia. Ale najgorsze to jest to, że Biden deklaruje się, że jest zawziętym, no nie zawziętym, jest katolikiem, że jest katolikiem, no że jest bardzo, bardzo dobrym katolikiem. Także, że jeżeli się zastanawialiście, czy głosować na Bidena, no to teraz myślę, że powinniście się zastanowić, czy w ogóle głosować na demokratów. Jak się zastanawiacie, czy głosować na demokratów, już nie ma demokratów. W Ameryce już demokratów po prostu nie ma. W Ameryce jest amerykańska partia komunistów Stanów Zjednoczonych. No i przez to nie ma Stanów Zjednoczonych. Te Stany Zjednoczone się rozpadają. Ta wojna, to rozdzielenie pomiędzy lewactwem a normalnością, pomiędzy komunizmem a konserwatyzmem jest coraz głębsza. Ci ludzie na lewo, oni nie rozumieją zasady różnorodności, nie rozumieją zasady pluralizmu, nie rozumieją potrzeby dialogu. Oni po prostu rozumieją tylko kij i kij. Zaszczuwanie, zakrzyczenie, kompletnie nie ma miejsca dla dialogu. Dlatego teraz, jeżeli mieszkacie w Ameryce, listopad jest bardzo ważny. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek z dzyndzynią o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Tak jak wspominałem, 8 listopada 2022, drugi wtorek listopada. Idźcie, głosujcie, nie wysyłajcie listów, bo bardzo często komuniści po prostu te listy niszczą. Bardzo często komuniści te konserwatywne głosy starają się zlikwidować. Bardzo często komuniści fabrykują sztuczne głosy demokratów, także to dziwne rzeczy się dzieją, no ale głosujcie. Głosujcie na normalnych, nie głosujcie na komunistę Bidena, nie głosujcie w ogóle na żadnego komunistę, na żadnego demokratę. Już teraz można powiedzieć, że po prostu zasady Polak nie powinien, Polak, który wylądował w Ameryce, wyjechał z socjalizmu, wyjechał ze stanu wojennego, wyjechał z PRL-u, wyjechał po latach ucisku socjalizmu i komunistów, jednopartyjnych po prostu bandziorów, nie może głosować na komunistów w Ameryce. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No mam nadzieję, że się uczycie. Mam nadzieję, że rozumiecie, że słuchacie, że wiecie, że troszeczkę analizujecie to wszystko, co się dzieje. To jak człowiek się zastanawia, co to był Auschwitz, co to był Birkenau, co to było powstanie warszawskie, czy powstanie żydowskie,
czy jakiekolwiek druga wojna światowa, czy przed drugą wojną światową, głód na Ukrainie, głód w Chinach, głód w Korei, głód na Kubie, no to te wszędzie są komunistyczne, jednopartyjne systemy. Jeżeli wam się wydaje, że w Ameryce ma być zbudowany socjalizm, no to socjalizm to tak jak wszędzie jest tylko przedszkole do komunizmu. Jeżeli socjalizm wykończy dwupartyjność, to nadchodzi komunizm i później jest mordowanie. Później są gułagi, później są Auschwitz i później są wszystkie straszne rzeczy dla normalnych ludzi. Zdrowia dla normalnych.